ten właśnie nawyk związany z emocjami wykonują eleganccy ludzie. Chcesz dowiedzieć się jaki? Zapraszam Cię na film. Cześć, dzień dobry bardzo. Ten piękny, sierpniowy, letni dzień. Lato to jest taki dobry czas, w którym można popracować nad regulacją emocji. I dzisiaj będzie temu poświęcony ten film. Można popracować, ponieważ i pogoda temu sprzyja, sport na świeżym powietrzu sprzyja regulacji emocji, lasoterapia, chodzenie, spacerowanie po parkach, ale wszelkie inne formy sportu, czy pływanie gdzieś na otwartych powierzchniach, czy też jakieś wspinaczki, medytacja. No, różne są formy, w jakich możesz teraz popracować nad swoją uważnością. Ta medytacja też w otwartej przestrzeni, wśród zieleni jest znacznie prostsza. Medytacja to tak już tylko skupiając się na świeckim nazewnictwie, to jest skupienie się na oddechu, na swoich myślach, a wiadomo, że też mamy taką medytację bardziej duchową, chrześcijańską, czy tam buddyści mają swoją medytację, to jest inny rodzaj medytacji. Każda jest dobra, żeby swoje emocje wyregulować. Natomiast chcę Ci dzisiaj powiedzieć o tym jednym nawyku, który jest tak istotny do tego, żeby Twoje kłótnie nie wybuchały, nie eksplodowały w Twoim małżeństwie, w związku, w rodzicielstwie, w ogóle w relacjach takich rodzinnych, czy też relacjach pracowniczych. Zanim jednak Ci powiem, o co chodzi, to tylko tak Ci szepnę, że będę Ci wdzięczna za wszelkie subskrypcje tego kanału, bo to przyczynia się do tego, że ten kanał idzie dalej w świat. Nawyk, o którym ja chcę tutaj powiedzieć, jest istotny z tego względu, że jego praktykują ludzie eleganccy. Za mało się moim zdaniem mówi o elegancji w kwestii zachowania, takiego etykietowego zachowania. My mówimy dużo o elegancji, jest takich treści sporo, jeśli chodzi o ubiór, o wygląd i tak dalej. Tak, to jest wszystko ważne, ubranie się stosownie do okazji, ale no nie szata tylko zdobi człowieka. Z biegiem czasu i tak to, co po nas pozostanie, to wspomnienia tego, jak się zachowywaliśmy, jacy byliśmy w relacjach, a to nie za bardzo będzie istotne, jak my byliśmy ubrani, bo nasi bliscy raczej będą nas po naszym zachowaniu wspominać, a nie po tym, jaką sukienkę czy tam jaką koszulę mieliśmy na sobie danego dnia. I ten nawyk, o którym ja chcę powiedzieć, to jest nawyk pauzowania. Jak pracuję z parami albo w ogóle indywidualnie podczas terapii z osobami, uczę tego ludzi. Ja wiem, że to nie jest proste do tego, żeby to wdrożyć i pewnie Cię teraz zastanawia, o czym ja mówię, co tu tak enigmatycznie brzmi, ale chodzi mi o nawyk przystankowania. I ten nawyk, którego się nauczysz wykonywać, spowoduje, że Ty albo nie będziesz wybuchać emocjami, no albo dobra, może rzadziej Ci się będzie to zdarzać, nie będziesz wylewać ze siebie słownie agresji, złości, nienawiści, zazdrości, tylko zanim miałoby do tego dojść, to Ty sobie przemyślisz pewne rzeczy, zdążysz przemyśleć. Albo z drugiej strony, niektórzy nie wylewają, nic nie mówią, za to popadają od razu w milczenie, zamykają się w sobie, wycofują. I to milczenie tak trwa, najgorzej jak ono trwa kilka dni, kilka tygodni, bo tak też może być. Nawyk pauzowania wynika z tego, że Ty musisz wiedzieć, jako istota rozumna, jako istota, która ma ciało, psychikę i ma także duszę, że Ty jesteś w stanie zapanować nad swoimi instynktami wynikającymi z ciała. Zwierzęta nie do końca potrafią zapanować nad swoimi instynktami, nad tym, że chcą jeść i rzucają się na to jedzenie, chociaż czasami nawet nie są głodne, tylko tak lekko głodne. Są popędy rozrodcze, instynkty pchają je do tego, żeby tam kopulować. Człowiek, jako istota rozumna, jako istota duchowa, jest w stanie mocą swojej psychiki, w zasadzie tej bardzo skomplikowanej formy w mózgu, jaką my mamy, korę mózgową, która jest znacznie bardziej u nas pofałdowana niż u ssaków innych. My jesteśmy ssakami naczelnymi i ta właśnie kora powoduje, że my mamy tutaj w górze, tutaj w tych tutaj płatach czołowych ośrodki odpowiedzialne za logiczne, abstrakcyjne myślenie.
Zwierzęta nie potrafią tego robić, zwierzęta nie budują mostów, nie wymyślają sztucznej inteligencji, czy nie robią wielu innych rzeczy, nie są w stanie też być refleksyjne wobec pewnych rzeczy. Natomiast my ludzie potrafimy i mocą właśnie tej swojej kory mózgowej, też gdzieś właśnie tej duchowości, która wynika z naszego abstrakcyjnego myślenia i czegoś głębszego, jakichś wartości, które my w sobie nosimy, mniej lub bardziej uświadomione, u niektórych bardzo, my jesteśmy w stanie wpływać na swoje stany emocjonalne. Viktor Frankl, na którego ja tu się często powołuję, bo to jest mistrz mojej terapii, logoterapii, szkoły psychoterapeutycznej trzeciej szkoły wiedeńskiej, więzień czterech obozów koncentracyjnych, który był psychiatrą, terapeutą, mówił, że pisał w swoich książkach, że między bodźcem a reakcją masz przestrzeń, tutaj taką małą przestrzeń, w której to ty decydujesz, co ty dalej zrobisz. Czyli zauważ, że jeśli zdenerwuje cię mąż, dziecko, bo coś powie i ty masz bodziec taki, coś cię strygeruje, bo zrzuciło coś, bo nie posprzątało czegoś, bo ten mąż coś powiedział, co ci bardzo nie pasuje, czy żona, bo coś zrobił, bo nie tak się zachował, to ty masz bodziec. To cię triggeruje, to cię może wprowadzić w taki stan, że ty albo zaraz wybuchniesz, bo się poirytujesz, wkurzysz, albo się zamkniesz i będziesz milczeć. Albo zanim ta osoba powie ci, o co jej tak naprawdę chodziło, to ty już sobie w głowie projektujesz, jak ty się obronisz, nie dosłuchawszy jej do końca. I to, jak ty zareagujesz na to, to jest właśnie twoja reakcja na ten bodziec. To jest twój efekt. Twoja odpowiedź na ten trigger, którym było to zachowanie. Ale wiedz, że tu jest taka drobna przestrzeń, w której człowiek jako istota rozumna, jako ssak naczelny może się poruszać i zadecydować. Tutaj podejmujesz decyzję mocą swojej wolnej woli na poziomie duchowości, wartości, że ty robisz pauzę i zatrzymujesz się. I zanim odpowiesz tej osobie, zanim ją skrytykujesz, zanim ją obwinisz, przemyślisz, albo zaistnieje w Tobie taka mała refleksja, czy na pewno Tobie o to chodzi. No, powiesz, że no ale dobrze, jak tutaj zrobić pauzę, jak Ciebie to wytrąca z równowagi, jak przychodzi Ci taka emocja, że Ciebie aż nosi, aż czujesz to tutaj w klatce piersiowej Cię uciska, krew zaczyna szybciej krążyć, gęsia skóra się robi na ciele. Tak, ja to wszystko rozumiem. Emocje to jest ludzka sprawa i praca nad nimi trwa nie dzień, nie tydzień, nie miesiąc. Czasami to jest rok nawet, żeby sobie wypracować pewne mechanizmy. Ludzie się tego podczas psychoterapii uczą. Czasami potrzeba czasu, ale to, co ty możesz zrobić jednego, gdy trudno ci podjąć te refleksje, czy zgłębić myśl, że może w tej chwili nie jesteś w stanie odpowiednio zareagować tak, aby kogoś nie skrzywdzić, może nie skrzywdzić też siebie, powiedzieć czegoś, zrobić coś, a nawet i rzucić meblem, który zniszczysz, powiedzieć coś, czego ty później będziesz żałować. I ten nawyk pauzowania, o którym pisze tyle John Gottman, mówi amerykański psychoterapeuta par i jego żona, też doktor psychologii. Oni prowadzą od 30 lat Instytut Gottmana w Stanach, bardzo znana jednostka zajmująca się parami w kryzysie, małżeństwami, terapiami par i mają szereg badań potwierdzających, że nawyk pauzowania polegający na tym, że ty mówisz stop i wychodzisz z pomieszczenia jest bardzo korzystny dla twoich relacji i dla ciebie. Jeśli ty uświadomisz sobie, że za każdym razem, jak Ciebie coś triggeruje, jak Ciebie coś wyprowadza z równowagi i mówisz ok, stop, ja muszę teraz opuścić na 15 minut ten lokal, ten pokój i przemyśleć. Wrócimy do rozmowy za pół godziny, kiedy ja wyjdę, przewietrzę się, kiedy posiedzę sobie moment w fotelu, uspokoję się, kiedy pomedytuję, pooddycham, kiedy pomodlę się, różne ludzie mają sposoby, i dopiero wtedy wrócimy do rozmowy. Jeśli ty jesteś w wysokich emocjach, złości, agresji, gniewie, to ty nie jesteś w stanie konstruktywnie rozmawiać o jakimś temacie, który być może albo był zamiatany pod dywan i teraz wypływa, albo wymaga rozwiązania, jeśli to na przykład są finanse w domu, to jest bolesny i trudny temat i to wymaga rozwiązania, ale ty w tych wysokich emocjach nie jesteś w stanie teraz o tym porozmawiać. I to nie będzie konstruktywna rozmowa, więc to jest wzięcie odpowiedzialności za siebie i za tę drugą osobę, jeśli ty robisz nawyk pauzowania, jeśli ty wychodzisz i później wracasz po jakimś czasie, czy to do tej relacji, do połączenia emocjonalnego,
czy do rozmowy z tą drugą osobą, z dzieckiem, z mężem, z mamą, z tatą, z kimkolwiek by to nie było. Wiem, że najbardziej ten nawyk pauzowania jest potrzebny parom, bo tam dochodzi do ogromnych wybuchów, konfliktów, sprzeczek, bardzo często, albo do milczenia i ludzie się ranią bardzo często, a to nie jest nawet ich intencja, żeby siebie poranić, tylko oni nie umiejąc robić, wykonywać tego nawyku pauzowania, powiedzą czy zrobią takie rzeczy, których później będą żałować i czują się krzywdzeni, bardzo tego żałują często. Dlatego ten nawyk pauzowania jest tak uzdrawiający dla relacji i też dla tej osoby, która widzi, że jej mąż czy żona nauczyli się tego nawyku pauzowania, istotne jest, żeby wiedzieć, że to, że on pauzuje, teraz wychodzi i robi przerwę, czy ona, to nie jest o mnie, to nie jest o tym, że ja jestem zła, niedobra, męcząca, tylko ta osoba jest po prostu odpowiedzialna i ona nie chcąc, aby kłótnia eskalowała do takich tonów, poziomów, że aż będą słyszeć to sąsiedzi albo i całe osiedle, ona wychodzi, bo ona bierze odpowiedzialność. To nie jest o mnie, to nie jest o tym, że ja coś złego zrobiłam, nie zrobiłam, powiedziałam, nie powiedziałam. Tylko to jest wyraz odpowiedzialności tej osoby za siebie i za mnie, czyli tą drugą osobę, która może być w ten konflikt, w kłótnie na wysokim poziomie już uwikłana. Wiem, że to jest bardzo trudne, to jest niełatwe, w ogóle zarządzanie emocjami jest niełatwe, ale regulacja emocji jest jedną z najważniejszych umiejętności XXI wieku. To jest też element inteligencji emocjonalnej. Bo inteligencja emocjonalna to jest nic innego jak umiejętność odpowiedniego zarządzania swoimi emocjami, komunikowania tego, czego oczekujemy, swoich potrzeb, swoich granic. Nie tylko to jest mówienie nie, stawianie właśnie tych granic, ale i umiejętność wczuwania się w emocje drugiego człowieka, zrozumienie, odpowiadanie też, tak, żeby nie urazić, nie skrzywdzić tego drugiego człowieka. Najczęściej jest to mówienie o jego zachowaniach, a nie o tym, jaki on jest. I to jest właśnie inteligencja emocjonalna, bardzo ważna, bo wiele ludzi nie umie regulować emocji, przez to tyle związków się rozpada. Ja będę mówiła, zresztą tu różne też badania potwierdzają, że związki nie rozpadają się tylko przez uzależnienia, zdrady czy jakieś inne wielkie rzeczy. One się rozpadają często przez brak takich drobnych, dobrych nawyków, gestów życia codziennego. Przytulenie, uścisk, mówienie dobrego słowa, buziaki, właśnie ta bliskość fizyczna, emocjonalna, te różne elementy, bycie w połączeniu emocjonalnym. Przez to się rozpada dzisiaj 60-50% małżeństw w Polsce, ale nie tylko. Polecam latem praktykować uważność, slow life, jak to się mówi, i skupić się na regulacji emocji, a w tym, jak zwykle, mogą Ci pomóc moje książki. Tutaj Turbo Nawyki 3, małe rytuały, które podniosą pewność siebie, Twoją pewność siebie. Tu jest o regulacji emocji tak bardziej indywidualnie, o pokonywaniu traum. Jest dobrze rozpisane o tym nawyku pauzowania i jeszcze o innych nawykach. A jeśli potrzebujesz tak bardziej związkowo, to Turbo Nawyki 2, małe rytuały, dzięki którym rozkwitną Twoje domowe relacje. To jest już książka typowo dla związków, też dla domowe relacje, trochę o relacjach z dziećmi tutaj jest, o bliskościach, o różnych formach. Zostawię link pod spodem, jeśli Ci potrzeba, w wakacje ciekawej lektury, ale też tak myślę, że lekko napisanej, bo czytelnicy mi piszą, że to jest pomocna książka, merytoryczna, ale lekko napisana. To polecam. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!